tutaj sali, zarówno szacowni gości, jak i młodzież, nauczycieli, całą społeczność szkolną. A okazja jest niebanalna, ponieważ gościmy dzisiaj w naszej galerii szkolnej naszego absolwenta, ale też mojego starszego kolegę. W roku 2006 jeszcze można było gościć w pracowni na zajęciach pana Jacka Janickiego, a przechadzał się też po korytarzach naszej szkoły. Ona jeszcze wtedy tak nie wyglądała, ale prowadził przez 12 lat zajęcia w naszej szkole pan Jacek Janicki i po tylu latach powrót. Powrót z własną twórczością. Przybliżamy dzisiaj twórczość pana Jacka Janickiego. Chcę, żebyście się z tą twórczością zapoznali. Być może na przykład. Ja nie będę mówił więcej o pracach, bo po prostu autorowi, żeby kilka słów o tej swojej twórczości powiedział. No, dziękuję. Bardzo mi miło, że tak licznie przyszliście zobaczyć, co ja w życiu zrobiłem i co ja autentycznie teraz jeszcze robię. Doszedłem do tego, że urodzony w ubiegłym wieku, w pierwszej połowie, robiłem prace ołówkowe na początku. Później poznawałem sztukę na zasadzie, że wybrałem to liceum plastyczne. Ono się wtedy nazywało Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Technik. Technik raczej, no właśnie. No to jest to, że z pamięcią już nie da. Ale chodziłem do tej szkoły w tym starym budynku, tego jeszcze nie było. I jestem bardzo zadowolony, bo wtedy, ucząc się tutaj w tej szkole, nigdy mi do głowy nie przyszło, że ja w tej szkole będę uczył i będę mógł zrobić wystawę swoich prac. To są takie fajne rzeczy. I będąc na akademii, wybrałem grafikę, nie malarstwo. Bo wiecie, jaka jest różnica między malarstwem a grafiką? Malarz ma fajnie, bo ma przygotowane kolory w tubkach i te kolory umiejętnie musi umieć pomieszać, żeby znaleźć odpowiednią dla siebie farbę, czyli tę tonację, o której chce pracować. Natomiast grafik to jest taki człowiek, który musi myśleć. Ja nie mówię, że malarz nie myśli, ale jest jedna różnica. Ale grafik też ma przygotowane. Tak. Jest jedna różnica. Grafik musi kolor czarny zamienić, znaczy kolor musi zamienić w kolor czarny. Dlatego, że za pomocą przetworzenia koloru na kolor od czerni do szarości i do bieli, zresztą tu są przykłady, że to trzeba umieć zinterpretować i każdy z grafików to potrafi. Ja wiem, że grafika jest kolorowa również i bardzo trudna, bo to jeżeli chodzi o te warsztatowe grafiki, to są dosyć pracochłonne. Natomiast teraz jestem zafascynowany, bo w końcu jest XXI wiek i jest
jest tak zwane malarstwo i sztuka komputerowa. I tam na ścianie jest 5 prac komputerem zrobionych. Jakie jest ułatwienie? Myszka pracuje, ale głowa przede wszystkim. Moja. Tym bardziej, że najpierw sobie robię szkic ołówkiem na kartce i później to chcę przenieść na komputerę, na kartkę. Zupełnie co innego wychodzi. Bo główna myśl jest narysowana, prawda? Tutaj sobie patrzę, aha, tu ma być to. Przyciskam myszkę, a ona sobie robi co innego. Znaczy nie co innego, jest pod moją kontrolą, ale ona bardziej doświadczona jest. Ten Chińczyk, który tam siedzi w komputerze, jest bardziej doświadczony ode mnie. No ale próbuję i to wcale nie jest trudna sztuka. Tyle tylko, że w każdym momencie sztuka wymaga myślenia. Bardzo dużo myślenia i na przykład w projektowaniu. Jak dostaniecie zadanie, że na przykład zaprojektuj mi jakąś tam rzecz, na przykład dzbanek, to ja go mam w głowie, aha, pięknie, ja tu mam taki kształt dzbanka, ale to nie jest powód, żeby już być zachwyconym, żeby już mówić, że jestem geniusz. Do tego dzbanka musi być kilkadziesiąt, a czasami kilka, no nie mówię setek, ale kilkadziesiąt takich szkiców różnej formy tego dzbanka. I dopiero na podstawie tych prac szkicowych wybieram, jest genialny jeden. Także ja tu jestem często gościem w szkole i widzę, że w was tkwi taka chęć do poznania sztuki. Ostatnio widzę tutaj na korytarzu piękne martwe natury. Jak się okazuje, to jest dziewczyny prawdopodobnie z pierwszej klasy. I to już jest klasa. Tak, pierwsza klasa. Tak. Także życzę wam jak największej ochoty do poznawania sztuki, do poznawania swojej umiejętności w rysowaniu. No i co? No, poza tym jest jedno. Jak chodzimy po świecie i po ulicach, to nie z głową w komputer typu telefon, tylko spróbujcie zobaczyć. Spróbujcie, na przykład spróbujcie sobie poobserwować niebo. To jest co sekundę nowy obraz. Spróbujcie obserwować drzewo. Jak to drzewo rośnie, żebym ja sobie go umiał później namalować. Spróbujcie oglądać zwierzęta, żeby później wyszło na to, że dostanę zlecenie, ty słuchaj, namaluj mi konia. No to kurde, nie szukam encyklopedii, nie szukam zdjęć, jak koń wygląda. Ja już go powinienem mieć w głowie. Już powinienem wiedzieć, że koń składa się z tego, że w kwadracie się mieści cały tułów z nogami, a poza kwadrat wychodzi szyja i głowa. Ale już trzeba to analitycznie mieć w sobie zakodowane i wtedy łatwo będzie, bo wszyscy mówią, że najtrudniejszy jest koń do narysowania, ale nieprawda, bo najtrudniejszy to jest portret. Tym bardziej, że... Konia. Tym bardziej, że mamy takie doświadczenie, idziemy sobie zrobić zdjęcie do legitymacji. Pan nas ustawia, robi nam zdjęcie, przychodzimy po odbiór zdjęcia, patrzymy,
cholera, to chyba nie ja. Prawda? Jestem taki, taki, to ja jestem taki niepodobny. I to samo jest na przykład, co osobiście nie lubię. Przychodzi ktoś i mówi, ty narysuj mi portret. No to rysuję. Nie, niepodobny jestem, coś tu zbiorował, ja tu nie mam takich zmarszczek, ja tu nie mam tego. Więc dlatego to jest, portretowanie jest to bardzo trudna sztuka, żeby zadowolić siebie, że umiem to wyrazić, że znalazłem w tym portrecie jego osobowość, a nie fotograficzne odzwierciedlenie. No i na tej filozofii może skończę. Muszę się pochwalić, że nie tylko ja chodziłem do tego liceum, ale moja tu siedząca piękna małżonka również skończyła tą szkołę, jak i córa. Także mogę powiedzieć, że nazwisko Jańskich tutaj mocno zakotwiczyło. Mocno się zakotwiczyło. I to nie tylko moje, dlatego że bardzo dużo nauczycieli swoje dzieci tutaj kształciły. No i dziękuję wam bardzo i bierzcie przykład ze mnie. No, na zasadzie jakiej? Na zasadzie takiej, że nie jednokierunkowo, tylko szukajcie w sztuce swojego wyrazu. Bo tak jak mówimy, że patrzymy na obraz jakiś i mówimy, o, to jest Matejko. Patrzymy, o, to Wyspiański. Czyli oni mają swoją osobowość w sztuce. I życzę wam, żebyście w sztuce taką samą osobowość o sobie pokazywali przez swoje prace. Dziękuję bardzo i spróbujcie odłączyć sobie.